Witam na kanale Kowal z tej strony, a dzisiaj opowiem wam pokrótce, ponieważ to stosunkowo świeży pojazd, o armatochaubicach K9. Zapraszam. Zacznijmy może od tego, że Koreańczycy, oczywiście ci z tej odpowiedniej strony, mieli na swoim wyposażeniu amerykańskie armatochaubice samobieżne M109 kalibru 155 mm. Potocznie się na nie mówi paladynami, ale to nie wszystkie wersje są paladynami, no ale ogólnie to tak, paladyny powiedzmy, że mieli. No ale M109 zaczęły być leciwe i między 1985 a 1990 rokiem Koreańczycy myśleli nad zakupem czegoś nowszego za granicą, gdzie akurat parę programów armatochaubic kalibru 155 mm się rozwijało. Jednym takim programem była Panzerhaubica 2000, czyli ta niemiecka maszyna, a drugim brytyjska armatochaubica AS-90. Zainteresowanie i rozmowy zaszły tak daleko, że rozważano już nawet licencyjną produkcję brytyjskiej armatochaubicy w Korei. Aczkolwiek Koreańczycy zdecydowali, że nie chcą być od nikogo uzależnieni i najwyższa pora rozwinąć własny przemysł. Tak więc postawili na swoją własną konstrukcję. Znaczy na rozwój swojej własnej konstrukcji, może powinien powiedzieć na swoim, bo jeszcze jej nie mieli. Zanim jednak przejdziemy dalej, szybkie słowo od sponsora dzisiejszego odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja FreeGI, w której za wykonywanie zadań możecie zgarnąć złote ory i wypłacać je na swoje konto w War Thunder. Link do niej razem z kodem zaproszeniowym znajdziecie w opisie filmiku, a teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Tak więc Koreańczycy z tej poprawnej strony postawili na budowę własnej armatochaubicy u siebie, za doświadczenie przybierając to, co już mieli, czyli amerykańskie M109 oraz to, czego się dowiedzieli za granicą, oglądając maszyny brytyjskie i niemieckie. No, ale nie wszystko da się zrobić samemu, jak się wcześniej nic podobnego nie robiło, tak więc o ile lwią część armatochaubicy opracować mieli sobie sami, o tyle przy systemie kierowania ogniem oraz przy systemie nawigacji lądowej pomagać miała im amerykańska firma Honeywell. Najważniejszych wymagań dla nowej rodzimej dla Koreańczyków armatochaubicy wzięto pod uwagę, że działo musiało mieć kaliber 155 mm z chromowanym przewodem lufy, no i długość 52 kalibrów, czyli coś, co uznaje się niejako no, dzisiaj za standard, no Panzerhaubica 2000 i te ulepszone nowsze wersje AS-90 mają taki właśnie kaliber działa i taką długość lufy. No i takie działo dawało przewidywaną donośność przekraczającą 40 km. Jeżeli chodzi o amunicję, to do działa musiała pasować amunicja w standardzie NATO, ale jednocześnie Koreańczycy planowali produkować ją u siebie po swojemu, w sensie swoją wersję amunicji po prostu do tej armatochaubicy, no ale przy okazji jak coś, no to można użyć z zasobów NATO, z magazynów NATO, również amunicji tego kalibru. Oprócz uzbrojenia duży nacisk położono na to, aby układ konstrukcyjny był podobny do używanego wcześniej amerykańskiego M109, ale jednocześnie priorytetem była ergonomia oraz bezpieczeństwo obsługi działa. A propos obsługi, to miała ona mieć do dyspozycji autonomiczny układ nawigacyjny oraz indywidualny system kierowania ogniem, w skonstruowaniu którego mieli im pomóc Amerykanie, jak wspomniałem wcześniej. Oprócz tego, co wymieniłem, to ważnym było, ze względu na tereny Korei, aby ta samobieżna armatochaubica mogła bezproblemowo działać w różnych warunkach terenowych, niezależnie od klimatu. No i jako wisienkę na torcie, już podczas stawiania wymagań dla nowego pojazdu zwrócono uwagę, aby miał on zapas miejsca i byłoby go w stanie dość łatwo modernizować w przyszłości, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No i to wszystko, co wam do tej pory przedstawiłem, działo się do 1988 roku, w którym to zakończono prace studyjne, a w 1989 przystąpiono do ustalania etapów projektu. Przypominam, zagranicznego sprzętu Koreańczycy musieli przejść na produkcję własnego od zera, także to nie było takie hop-siup. W każdym razie, znacie firmę Samsung? No to specjaliści z jej koncernu pomagali przy tym projekcie. Oficjalnie prace rozpoczęły się w 1991 roku, kiedy to skonstruowano MTR-a, czyli Mobility Test Rig. Ale po co? Ano MTR-ka miała zostać poddana szeregowi testów obciążeniowych, co pozwoliłoby wyłapać ewentualne bolączki z podwoziem, zanim wprowadzono by je do produkcji seryjnej. Wiecie, tam silnik, układ przeniesienia napędu, nie wiem, zużywalność gąsienic, takie tam pierdoły. To wszystko postanowiono grubo przetestować, zanim to trafi do produkcji seryjnej. Aby przetestować działo, zbudowano HFT, czyli Howitzer Firing Test, czyli stacjonarne stanowisko, które miało na celu przetestować wytrzymałość działa. Dorzucę tutaj info, że obecnie każde działo K9 po wyprodukowaniu przechodzi testy na takim stanowisku. Osobno do tego powstało stanowisko laboratoryjne celem przetestowania systemu kierowania ogniem oraz osobno stanowisko do badań napędu naprowadzania lufy. No i jeszcze tam szereg innych stanowisk mających przetestować mniejsze rzeczy. No i po testach komponentów na osobnych stanowiskach przyszedł w 1993 roku czas na sklecenie tego wszystkiego do kupy, zbudowaniu prototypu i jego przetestowaniu. Postanowiono zbudować 3 prototypy, gdzie ostatni był gotowy w 1994 roku, no i one nosiły oznaczenie XK9. No i tak testowano i testowano, sprawdzano co się nadaje do poprawy, a co jest git.
Sprawdzano, jak maszyna się spisze w każdym możliwym terenie, w każdych możliwych warunkach atmosferycznych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj niestety mamy dość smutny incydent w trakcie jednego z takich testów, mianowicie w grudniu 97 roku już, podczas testów mających na celu ustalenie, jak szybko można z działa wystrzelić 18 pocisków, doszło do wypadku. Po wystrzeleniu drugiego pocisku, otwarciu zamka i umieszczeniu w nim trzeciego naboju, w jaki sposób doszło w przedziale bojowym do powstania pożaru, który błyskawicznie ten właśnie przedział bojowy pochłonął. Załoga prototypu, która składała się z trzech pracowników firmy Samsung, próbowała się wydostać z pojazdu jak najszybciej, aczkolwiek pożar był tak zajadły, że niestety jeden z nich zmarł wskutek odniesionych poparzeń. Dokładne źródło pożaru nie jest znane, ale tutaj wszystko wskazuje na gorące, niedopalone pozostałości po ładunku miotającym z drugiego naboju. No ale no po to się testuje prototypy, żeby właśnie takie coś wyłapać, zanim się do produkcji seryjnej dopuści bubel. W każdym razie uszkodzony pojazd został naprawiony i wrócił do testów. I te testy zostały zakończone jesienią 98 roku z oficjalną informacją, że w ich trakcie prototypy pokonały łącznie 19 tysięcy kilometrów w przeróżnym terenie i w przeróżnych warunkach atmosferycznych i wystrzeliły 12 tysięcy różnych pocisków przy użyciu różnych ładunków miotających. No i po testach prototypów przyszedł czas na zaadoptowanie wyciągniętych wniosków, czyli pewne zmiany konstrukcji kadłuba i wieży, dopracowanie paru pierdół tu i tam, no i takie, no takie tam normalka. No i to wszystko zostało zaadoptowane w trzech kolejnych maszynach, tym razem tak zwanych przedseryjnych. No i jesienią 98 roku armatochaubica XK-9 zyskała oficjalną akceptację resortu obrony Korei Południowej i zyskała oficjalne oznaczenie K-9. Pierwsze produkcyjne K-9 miały opuścić fabrykę w 99 roku, no i planowano zaopatrzenie armii Korei w 1000 takich maszyn, no i tam jeszcze na podstawie tego podwozia bodajże K-10, czyli maszyny wsparcia technicznego, wożące amunicję i inne takie pierdoły, po prostu wozy zaplecza. Obecnie produkcja K-9 odbyła się w zakładach w Changwon, a producentem jest koncern Hanwha. Oczywiście pora na polski akcent, czyli na kraba. Bo czym jest krab? Bez wchodzenia w detale, to pierwsze parę pojazdów przedseryjnych było polskim podwoziem z zakładów Bumar Łabędy oraz brytyjską produkowaną na licencji wieżą z armatochaubicy AS-90. No, ale sprawa z podwoziem się rypnęła, bo okazało się niewystarczające i miało swoje bolączki i pod koniec 2014 roku podjęto decyzję o zmianie tego podwozia na właśnie koreańskie podwozie K-9 w wersji PL. Tak więc AHS Krab to małżeństwo południowo-koreańskiego podwozia z brytyjskim systemem wieżowym, a to wszystko produkowane na licencji w Polsce z polskimi przeróbkami i systemami. Aczkolwiek pojawia się pewien problem. Mianowicie produkcją na spokojnie miała zająć się huta stalowa Wola. No ale problem polega na tym, że Ruscy rozpoczęli wojnę z Ukrainą. A że to zaraz za naszym płotem, to wypadałoby podkręcić tempo i się dozbroić. I tutaj niestety huta stalowa Wola nie ma możliwości takiego przerobu, tak więc Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło w 2022 roku po prostu zakup dodatkowych haubic K-9 od Koreańczyków. Tak więc w lipcu 2022 roku Polska zawarła umowę i zamówiła 672 armatochaubice od Koreańczyków, z czego pierwsze 212 sztuk ma zostać dostarczone wraz z amunicją, pakietem szkoleniowym oraz pakietem logistycznym. Ale oczywiście pojazdy te zostaną zintegrowane z polskim systemem łączności oraz dostaną system kierowania ogniem Topaz. Warto również wspomnieć, że dalsze 460 haubic w wersji K9PL ma być produkowane na licencji w Polsce i będzie już dysponować bajerami z tak naprawdę zmodernizowanego K9A2. Tak więc powstaje pytanie, to dobra to K9 jest, czy niedobra jest? No to akurat no, czas pokaże, a ja wam mogę pokazać, jakie kraje już zakupiły K9 od Korei i są z nich całkiem zadowolone. Tak więc największe zamówienie do tej pory, bo Polacy wskoczą na szczyt za jakiś czas, złożyła Turcja, która posiada łącznie 350 sztuk K9 w swojej sturszczonej wersji T-155 Firtina, o ile dobrze tą nazwę przeczytałem. Następnie Indie posiadają 100 sztuk K9 w wersji Vaira T, z czego jest info, że spodobała im się na tyle, że będą domawiać jeszcze następne sztuki. Potem mamy Australię, która będzie budować u siebie w swojej wersji 45 sztuk K9. Po tym jest Norwegia, która ma K9 w swojej wersji Vidar, gdzie 24 sztuki dostarczono do 2020 roku. No i na koniec jest Estonia, która zamówiła 18 sztuk, które też zostały dostarczone do końca 2020 roku. Tak więc no, czas pokaże, ale rodowód oraz ilość zamówień armatochaubicy K9 daje raczej jasno do zrozumienia, że jest to na chwilę obecną pojazd światowej klasy, na którego zakup decyduje się wiele państw. No i na tym zakończymy część historyczną i przechodzimy do części rozrywkowej, którą jest oczywiście gra War Thunder. Mianowicie w najnowszym update'cie do tej gry została dodana właśnie K9 w wersji Vidar. I oczywiście Gaijin nie może zrobić nic normalnie, tylko dodali ten pojazd na battle ratingu 7.7, gdzie możemy trafiać nawet na Tygrysy dwójki jeszcze, a do dyspozycji, moi drodzy, mamy
nie tyle co termowizję, ale również laserowy dalmierz. To znaczy, że praktycznie nic nie musimy robić, bo termowizja za nas wypatrzy praktycznie przeciwników, będziemy widzieć wszystkich jak na dłoni. Do tego wystarczy najechać na nich celownikiem, wcisnąć jeden guzik, zmierzyć dystans laserowo i wypalić. I większość maszyn, o ile nie zniszczona jednym strzałem, o tyle najprawdopodobniej będzie wykluczona z akcji, bo ogólnie będą mieli zły dzień. A jeżeli chodzi o to, co mamy na pokładzie, no to mamy M107 tą natowską, ale mamy też tutaj 155 OEF3, które przebija 61 mm. Do tego mamy jeszcze M107 Proxy Fuse'a, czyli teoretycznie można helikoptery czy tam jakieś samoloty tym trafić, ale nie wiem, na 7.7 czy nam się trafią jakieś helki, może coś się pojawi, zobaczymy. No i pocisk dymny nas nie interesuje. Jeżeli planujecie za jakieś zakupy w War Thunderze, to oczywiście przypominam, jest link zniżkowy na przykład na tego Widara. Jak przez ten link wejdziecie, będziecie chcieli go kupić, no to dostaniecie 3% zniżki i dodatkowo jeszcze taki dekal tutaj tego kanału, nie? W pakiecie. Także ode mnie tyle, przeskoczmy do rozgrywki, pokażę wam, jak ten Widar na 7.7 się spisuje. Moim zdaniem na luzie mógłby iść na 8.3. Oho! A ja już myślałem, że nowa mapa to pola Normandii. Tylko tu mamy rework, że tak powiem, grafiki. Już myślałem, że to ta nowa mapa, o której wszyscy gadam. Jeszcze nie grałem w tą nową. Jeszcze nie miałem przyjemności lub nieprzyjemności. Zobaczymy. Pełen uptier 8.7. Jesteśmy wystarczająco szybcy, żeby tutaj się wpierdzielić między Alfa i Bravo. Z drugiej strony mamy laserowy dalmierz, więc nie wiem, czy nie pojedziemy na snajpę gdzieś tu z tyłu. Jedziemy na snajpę z tyłu. Wykorzystajmy pełen potencjał tej maszyny. Rework mapy, powiem wam, że jest chyba konkret. Tak, spawny są poukrywane w końcu. Niemożliwe, wzięli i posłuchali? Dobra, szukamy pierwszych interesantów. Tam już widziałem chyba jednego. Tu mamy jakiegoś gościa, co zapieprza sobie. Jeszcze dalej jedziemy. Śmignęło mu obok głuba, tak obstawiam. BWP dwuja. Okej. Trzeba się cały czas uważnie rozglądać. Przyjęli tą Alfę? No przyjęli. Fajnie, że mi się w termo nie świeci praktycznie w ogóle ten gościu. Bełpa dwuje, Widar gdzieś wywalił. Ho, w KMA! T10M! Nie do wiary! Okej, gąsienica i asysta, dobra, T55 AMD1. Drozda miała, ale nie patrzył w naszą stronę. O! Obiekt 120. Kurde, mój działo nowy. Kończ waść. Ja pierdziele. Jedziemy się naprawić. Brak pancerza najlepszym pancerzem. Na to wychodzi. Tu się przekitramy. Tu mamy helkę gdzieś blisko. Ale zestrzelili ją już. Dobra, Marder to zrobił. Jakbyśmy mieli obrotnik wieży, to byśmy sobie zarzucili Proxy Fuse'a. I byśmy Proxy Fuse'em, ja ich zabieram w ogóle 7, to ja co, ja nimi strzelałem? Przed chwilą chciałem 7 zabrać, ja mam 5 zabranych, co jest? Nie znam się, więc się nie wypowiem, czy to jakieś nowe bugi są, bo nie pierwszy raz jest tak, że mam zaznaczoną jakąś ilość amunicji, po czym w bitwie mam inną, albo inną amunicję w ogóle zabraną, niż planowałem. Zdarzyło się już nam parę razy na streamie, więc to chyba jakiś nowy bug jest po prostu.
typem. Tu? Chciałbym pomóc, ale nic tu nie widzę. Teraz bym coś widział. Jest 4M chyba gdzieś tam będzie. Ciężarki z kajaków ściągamy. Coś pięknego. Coś pięknego. O. Widzimy go tam. O nie. O Jezus, ale nie dostrzelił o 3 boiska. Okej. Okay. Przeszło se na wylot przez nas chyba. No więc to jest, to BWP-1? Ale B nie jest nasze kompletnie. Gąska, czekamy na reload. Fuel tank! Musiał się przesunąć. Ojojoj. Trochę to potrwa teraz. Jest asysta za niego. Nie mogę się wstrzelać w ten przedwierzę tak jakbym chciał, no. Dobra, tylko C tracimy na razie. O, alfa. Gąska. Druga gąska i jest 6. Troszeczkę wyżej. Kapeczkę wyżej. O, przyjął to na lufę, ale nie fart. O, come on. Nawet KMA mu zepsuliśmy. Jest. Bez tego mi wiele nie zostało. Będzie trzeba myśleć o przemieszczeniu się w któryś punkt. Wiem, że jakaś tam pelota była. O, wow. Nawet tutaj. Tak, bo oni też teraz respa mają. O kurde. Ale Matrixa zrobił. Przeleciał przed lufą. Widar tam atakuje tego respa. Nie może się doczekać jak widać. Ale ich nie ma już, nie? Także. Stalingrad na jeden punkt. Nie, nie na jeden punkt. Co ja gadam. Tylko do góry popatrzyłem. Ale mamy bardziej mapę CQB. Wzięliśmy sobie Streetswagena 81 w razie W. I... nie jest to penalty. 8-3 chyba? Zobaczymy. No jedziemy pod alfę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. I widzicie? Teraz mam 7 pocisków. A w tamtej rundzie miałem 5 proxy fuse'ów, nie? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Dobra, nieważne. Jedziemy. No, 60 na godzinę. Powiem wam, 65. I przyspieszamy jeszcze jeden. O, Widar jeszcze jeden obok nas. Elegancko, dobra. Patrzymy, co tu się będzie działo. O, tutaj chyba się zatrzymamy i rzucimy okiem w głąb hangaru i tu na długą. Coś słyszę przed sobą chyba. I no, jest tam coś, dobra. Na razie się tym nie interesujemy. Patrzmy sobie tutaj. Co to było? Nawet nie wiem. Do hangaru. Raz. Nie było over pressure. Marder! Coś mnie nie, walnęło obok mnie, nie zahaczył mnie. I wierzę teraz, dla pewności. W czubek lufy. Sam czubeczek lufy, mamy go. A tamtego, a, ty chyba ten drugi widar go zdjął. Tego typa, co tu był. No dobra, no to powolutku, powolutku.
A jest kompletnie odpuścili tą stronę, czy jak? No pusto. O! Jednak nie. Co to jest? No dobra. Spróbujmy. Swing fire! Oj, ale jaja. Nie, coś tam jest, coś tam jest. O, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra. Spróbujemy szczęścia. I... O, jakby z dwa, ha. No, Gadzin dowalił, nie? Takie pojazdy możemy spać. Dobra, tu by trochę apnier, ale załóżmy, że ten pojazd na 6-7, jesteśmy na 7-7, więc i tak... O, jeszcze jeden. Więc i tak możemy na nie wpaść tutaj. O, za szybki trochę. Za szybki dla mnie. A co to było? T-44-100 albo T-54? Nie jestem pewny. Bufę! A nie, w ogóle... Jakiś dziwak ten japoński, dobra. STA-3, o właśnie. Jeden z czterech prototypów bodajże. Które do Type'a 61 doprowadziły, ale tu coś było znowu. Centurion Action X. Boink. Się śmieją za mouse. Jak sobie tak. Ryb, ryb, ryb. Oj. O, dobra, G6. Już mamy długi reload, bo Redirak wyszedł. A, nie popatrzyłem, że już jest zniszczona, dobra. Jeszcze jeden reload i mausik tam jest. Wyjeżdżał tutaj. Co jest? Halo? Co ja żem walnął? To już zniszczony. Już ja nie wiem co walnąłem, że to nie wybuchło i że go overpressure ze 155 mm podpoliczek. Nie. Akurat nie było co pod policzkiem do rozwalenia. Że go nie zdjął ten, no nie wiem. Nie wiem co to się odwaliło, naprawdę. Au. O, akurat go zniszczyli tego mausa, dobra. Kurde, ale patrzcie, Bravo i Charlie jest kompletnie nie nasze. Trzeba będzie chyba powolutku ruszyć w tamtą stronę. O! No przyjęliśmy! Przyjęliśmy na silnik hita. Znaczy na chłodnicę w sumie nawet bardziej. Jeszcze jeden. Ała. Pantera. Lupa działa, no nie. Jakbym w to celował, to bym nie trafił, nie? Dobra. Nie wiem, mamy 6 fragów i asystę, ale jej nie widzę. Ty, to ona? Tak, to ona! Przejdzie? Przeszło! No nie! To tam w Wirbla mi nie przeszło, bo coś zablokowało po drodze, a tu przez dwa okna strzelam. I wchodzi. Mi się wydaje, czy tam jakaś sygnatura? Nie. O, marder! O Jezus, co tu... Dzięki War Thunder za podniesienie tej lupy. Gdzie on jest? Jest! Jeszcze raz się wychylisz? Czy nie? Huknął! A, nie weszło! To zahaczyliśmy o coś znowu hajkiem. Cholera! Leo 1? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Słychać go na tej alfie.
O, nie wiem. O, jest. Dobra. Marder tu jedzie gdzieś do nas. Gdzie jest? Nie widzę go. O, dobra. Szedł ją płytę. Jezus, ile my jesteśmy w stanie przeżyć? No w końcu, dobra. JPZ nas wywalił. Ej, przegramy tą rundę chyba. Już za dużo ich było, nie? Ale patrzcie, dwa fragi i atomowe będziemy mieli. Ale runda jest przegrana. Uhu. Nasz sojusznik zdążył, ale też tutaj pomożemy oczywiście. Ładujemy proxy fuse'a na ten samolot. Gdzie on jest? A tutaj, dobra. Nie widzę go. Za blisko, nie uzbroi się pocisk. Nie wiem, tutaj? Co? Ale to, ta 109 się musiała rozbić. Dobra, to jeszcze jeden frag będziemy mieli atomówę. Czyli tego trzeba trafić. To musiałem go, nie wiem, z KM-ów przeciągnąć czy coś, nie? No jednego fraga nam brakuje. Się wiercą tymi samolotami w powietrzu. No nie potrafię, nie potrafię. Tu za blisko strzelam, się nie uzbrajają. Nie potrafię tymi proksykami strzelać, nie ma szans. Ładujemy zwykły pocisk. Ajajajajaj. O, halo. Dzień dobry. I mamy na atomówę, ale nie mogę wyjątkować, nie mogę wyjątkować. Nie mogę wyjątkować, no. No nie mogę wyjątkować. Mamy atomówę, moi drodzy. Punktów się dozbierało dość, tylko tutaj team troszeczkę nie dał rady, tak? No nie wiem. Ładujemy te proksiki. Słuchajcie, stracimy jedną osobę z teamu i przegramy. Ciekawy jestem, jak to się skończy. Bo mamy kompletną kontrolę nad mapą, sporo ich jest w samolotach. O! Straciliśmy jednego, no i niestety przegraliśmy. Przegrana. Także moi drodzy, no ten widar za obecną cenę, jak chcecie oczywiście, no nie? Myślę, że jak ktoś szuka jakiegoś pojazdu premium w tym drzewku do zakupu, to jak najbardziej ten widarek jest potężny. Jednocześnie on nie zostaje na tym 7.7 na długo. On musi pójść wyżej po prostu. Bo to, że guiding go na 7.7 to jest jakaś wierutna bzdura. No ale jak chcecie go kupić, no to przypominam o linku zniszczonym w komentarzu. Ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.